Ponieważ mówimy także o mamach zabieganych, o mamach w rozjazdach, to nie mamy lepszej kandydatki do rozmowy w tym temacie jak Weronika e, Rosati, mama na wysokich obrotach. Tak, dzień dobry i wszystkim mamom wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy mojej. Szo. Ach, Twoją mamę to cały świat zna moja droga. Tak. jak ona jest ważna w Twoim życiu, odkąd Ty zostałaś mamą? Czy zmieniła się jej rola też trochę przy tobie? No jest naprawdę nie, To jest nieoceniona pomoc, dlatego że często podróżuję na plany i tak naprawdę nikomu nie powierzyłabym opieki nad moją córką, kiedy ja jestem na planie lub na przykład w kamperze, chociaż rzadko w kamperze siedzą bardzo często. Teraz na przykład kręciłam film w Bułgarii, właściwie kręcę, jestem w trakcie kręcenia i moja mama jest moją córką, więc zajmuję się nią, jak jestem na planach. Ale też mają nieprawdopodobną więź, więc to jest wspaniałe, bo ja po prostu czuję się bardzo bezpiecznie, kiedy ona jest z nią. Bo wtedy faktycznie masz... Y Taką kompletnie jasną głowę możesz tak. się odciąć i poświęcić totalnie roli. O, rozumiem, że to o ten komfort chodzi. Tak, chodzi o to, że mogę się kompletnie skupić na pracy i wiem, że Ela jest w dobrych bezpieczna. rękach i jest bezpieczna. Mm. Weronika, za chwilę porozmawiamy o twojej pracy, też o tym, jak się odnajdujesz w tym wszystkim, e, zwłaszcza jako mama zabiegana, mama na obrotach bardzo wysokich, ale jeszcze o mamę Teresę chciałem zapytać. Tak. Kobieta, która zawsze żyła, umówmy się w tempie, Prawda? Nad mm -hmm. I potem pojawiają się wnuki. Pojawia się Eliza. Trzeba dzwonić. Czytałem wywiad swoją mamą, która opowiadała o tym, jak to ona się właśnie realizuje, jak to ona dzisiaj może się skupiać na sobie, na swojej wnuczce, na, tą, na, tą, na, na tej opiece nad nią. Bardzo się zmieniła mama, odkąd pojawiła się wnuczka w jej życiu. To znaczy, um, moja mama już miała wnuki wcześniej, tak, tak. mój brat ma y, troje dzieci, więc moja mama jest babcią od do, dość wczesnego wieku. I faktycznie robiła jednocześnie karierę, ale jak już się pojawiła Ela, czyli czwarta wnuczka w sumie, to odłożyła to trochę na bok, żeby móc mi pomóc po prostu, bo inaczej byłoby to nierealne. Więc teraz czasami po prostu mi pomaga z różnymi sukienkami, ale no Widzieliśmy ostatnio bardzo ostatnio taką szafę. Jestem, jestem jej bardzo wdzięczna, że gdzieś tam poświęciła się. No bo to niestety, znaczy nie niestety, ale to też trochę na tym polega, że bycie mamą. To są wyrzeczenia, więc ja sama też o tym wiem. Ja o wiele mniej pracuję, jak jestem mamą. bo Czyli To bo jest staram twoje się... wyrzeczenie. E, tak, dlatego, że przede wszystkim chcę, żeby miała edukację i normalne dzieciństwo, więc e, staram się trochę mniej pracować. A w takim razie. E... Teoretycznie każdy rodzic mówi, że chce dla swojego dziecka, żeby ono sło, szło własną ścieżką, no chyba, że są to ludzie, którzy mają swoje biznesy i myślą, że przedłużą ich biznesy. Mm -hmm. Jak ty traktujesz swój zawód? Czy chciałabyś, żeby y, szła dalej y, ta właśnie, żeby, ta ścieżka aktorska i kariera, y, ona ją przedłużała, tak. czy... Y, zdecydowanie nie. O... <laughs> Nie, Andrzej, ale dałaś jej na imię Elizabeth. Ja myślałam, że to jest znak. <grym> e, tak, to jest na cześć Elizabeth Taylor. Poza tym bardzo mi się zawsze podobało to imię. E, bardzo ładnie ją nazwałeś Eliza. Jeszcze nikt jej nie nazwał Eliza, ale e, wydaje mi się, że jej się spodoba i że <grym> zostaniemy przy tym. Chociaż ona, e, jak ktokolwiek na niej mówi Ela albo inaczej, to ona mówi, ja jestem Elizabeth. E, więc ona bardzo lubi swoje imię. E, nie chciałabym, żeby została aktorką. To jest jednak bardzo e, brutalny e, z, zawód dla kobiet. I, um, I w ogóle jest to zawód bardzo niepewny, ja kocham ten zawód, kocham robić y, to, co robię, ale gdybym mogła cofnąć czas, to myślę, że y, poświęciłabym też troszeczkę swojego czasu. Ja po prostu byłam zawsze, miałam klapki na oczach i było tylko mm -hmm. aktorstwo, a dzisiaj z perspektywy czasu bym y, myślę, że skończyła też inne studia Jakie? i miała jeszcze Produkcje na przykład. Mhm. E, więc staram się też i um, to jest takie też moje nowe przedsięwzięcie. Mam różne inne rzeczy, które robię, bo chociażby strajk aktorski, który... Um, Zakazał nam tak naprawdę gry przez cały zeszły rok. To nie chodzi o to, że nie mieliśmy pracy, tylko tylko nie mogliśmy pracować, nie mieliśmy prawa pracować. Dał mi dużo czasu do myślenia i rozwijania też innych. No tak, innych. ale Twoje rzeczy. doświadczenie w tej dziedzinie myślę, że może Cię uprawnić do tego, żebyś pomyślała także i o tym zawodzie producentki, prawda? No pewnie, w Kiedyś wielu aktorów przechodzi na drugą tak. stronę kamery. Powiedz Weronika, wspomnij. Nie mogę nic więcej na razie A, mówić, tak. że coś jest no, <laughs> Poczekaj, poczekaj, no właśnie ja chcę trochę powyciągać teraz z ciebie. Mówi, że jesteś w Bułgarii, nad czym pracujesz w Bułgarii? No. To znaczy, mogę powiedzieć, że jest to amerykański film. W Bułgarii, w Sofii są bardzo duże takie studia filmowe wzorowane trochę na amerykańskich i tam powstaje bardzo dużo projektów amerykańskich i film tak paradoksalnie dostałam film. Będąc w Stanach, ale kręcony jest w Bułgarii. Ale nie mogę na razie powiedzieć więcej. To powiedzmy o tym, o czym możemy powiedzieć. Za tobą film to nie koniec. Dostrzeżony przez krytyków, tak. nagrodzony. Także dla ciebie osobiście deszcz nagród spłynął za ten film. Christopher Lambert to, no, umówmy się, ikona kina. Czy stanie na planie z kimś takim wiesz, powoduje jakieś inne mrowienie w sercu u aktora, czy nie? Ja miałam przyjemność grać. Chyba z większością moich żyjących idoli. Więc grałam i z Michaelem Douglasem, i z Alem Pacino, i z Robertem De Niro, i Morganem Freemanem, i wieloma innymi aktorami, z Shannon Stone. I to są filmy, na których ja się wychowywałam. Tak samo Lambert, więc może już zabrzmi to tak, jakbym była zblazowana, ale. Trochę już się oswoiłam z tym i też zauważyłam, pracując z takimi aktorami, i to już od dawna wiem, że to są normalni ludzie, artyści, którzy mają bardzo, bardzo dużą wrażliwość i tak naprawdę są profesjonalistami. Więc praca dla mnie z ambertem była fantastyczna, bo akurat mieliśmy bardzo dużo scen razem. Ja miałam naprawdę główną, to był pierwszy taki w sumie zagraniczny film, który miałam. Na tyle główną rolę, że byłam chyba przez 90% y, czasu na ekranie, więc w sumie ciągnęłam cały film, jak to się mówi niosłam go na, na, na swoich plecach eee, i to było bardzo duże wyzwanie, ale było fantastyczne. Plus pracowałam z Włochami, bo ekipa no, była o włoska. O to chciałem się zapytać. Eee, jakoś... jest, w ogóle byłam I jeżeli powiem, że jesteś ćwierć Włoszką, to chyba nie skłamie, prawda? No ja jako... się czuję, że jestem trochę jeszcze bardziej niż ćwierć, niż... ale <laughs> bardzo mi pasuje mentalność włoska i... Um... Gdybyście chcieli zobaczyć, co z tego wyszło, tak. to film to nie koniec. Dostępne jest u nas Dostępny jezerze, jest u nas więc tak. po prostu. W Stanach dopiero wychodzi, a w Polsce już jest. No otóż no właśnie, to. Bo mamy taką Weronika u siebie.